kapliczka na bagnie, stąd dzisiaj ruszamy, a z tym miejscem wiąże się legenda mówiąca o tym, że wody źródełka, które przepływa pod kapliczką, mają właściwości uzdrawiające. Jesteśmy w Gogolinie Karłupcu, stąd ruszamy, za chwilę pojedziemy do centrum Gogolina, tam już czeka na nas burmistrz Joachim Wojtala. Następnie pojedziemy do miejscowości Kamionek, a naszą dzisiejszą trasę kończymy w Kamieniu Śląskim. Jesteśmy w centrum Gogolina. Za nami pomnik Karolinki Karliczka w maseczkach, czyli w duchu obecnych czasów, ale my o infrastrukturze rowerowej. Ta na terenie gminy jest coraz lepsza. Centrum przesiadkowe, rowery elektryczne, to wszystko na terenie miasta się pojawia. Wiemy, skąd chcemy wyruszyć i wiemy, dokąd chcemy dojechać. Stąd też coraz bogatsza ta infrastruktura drogowa, jeżeli chodzi również o ścieżki rowerowe w centrum miasta. Już niedługo bezpiecznie pojedziemy do samych Krapkowic, a krapkowiczanie przyjadą do Gogolina po to, żeby dalej pojechać, ale szczególnie na centrum przesiadkowe, które już niedługo zostanie całkowicie ukończone i oddane łącznie z peronami, z przejściem podziemnym. Będzie można bezpiecznie właśnie też pod pomnik podjechać, a żeby ułatwić naszym mieszkańcom, to zakupiliśmy z projektu rowery elektryczne. Dzisiaj ruch jest bardzo ważny, ale nie każdy ma na tyle siły, żeby poruszać się samodzielnie, to wspomaganie. Za chwilę będą tutaj stacje ładowania. Takich rowerów mamy póki co 4, ale jeszcze w tym roku przybędzie 12. I zapraszamy, przyjeżdżajcie tutaj do naszego miasta, zwiedzajcie okolice, mówcie o tym, co zobaczyliście innym, chwalcie nas i wracajcie. Czuję się zachęcona, panie burmistrzu, w takim razie ruszamy w drogę. Jesteśmy w miejscu, skąd często wyruszają wycieczki rowerowe, nieopodal Centrum Kultury, a także nieopodal punktu informacji turystycznej. Tam dostępne są mapy z trasami rowerowymi. Naszym przewodnikiem będzie pan Piotr, z którym już za chwilę ruszymy zwiedzać gminę Gogolin. Byliśmy w centrum Gogolina, gdzie charakterystyczny pomnik Karolinki i Karliczka, a teraz za nami kolejne charakterystyczne miejsce w Gogolinie, czyli powapiennicze piece. Dawny Gogolin słynął z eksploatacji wapienia na skalę przemysłową, stąd dużo miejsc poprzemysłowych. Znajdujemy się przy piecach w centrum Gogolina, które są wpisane do rejestru zabytków, ale na terenie gminy Gogolin jest dużo pieców, które nie są wpisane do rejestru zabytków, ale są bardzo piękne, otoczone przyrodą i warto je też odwiedzić. Zatem dalej ruszamy w poszukiwaniu ciekawych miejsc w Gogolinie. Na trasie po Gogolinie odnajdujemy kolejne ciekawe miejsce. Tym razem jesteśmy w miejskim ogrodzie owocowym. Super miejsce do wypoczynku, pełne kolorów, smaków, zapachów. Dodatkowo można spróbować i skosztować owoca prosto z krzaka. To szukamy i będziemy próbować. To czas na odpoczynek, chciałoby się powiedzieć. Miłe okoliczności przyrody. Pozwiedzaliśmy, pojedliśmy, a teraz trochę kultury. Tak, wykorzystując to piękne i urokliwe miejsce, gdzie jest pełno zieleni, gdzie są drzewa owocowe i zioła, my również dbamy to, jako Gminny Ośrodek Kultury, o tą strefę kulturalną. Żeby było miło, przyjemnie i muzycznie jednocześnie, organizujemy szereg imprez rekreacyjnych dla całych rodzin, żeby każdy coś znalazł dla siebie, żeby i rodzice mogli spokojnie odpocząć, a dzieci mogły piknikować razem z rodzinami na kocyku. Chciałabym tu zostać znacznie dłużej, bo jest bardzo przyjemnie, ale kolejne miejsca czekają. Tym razem będzie to miejscowość Kamionek. Na terenie gminy Gogolin jest kilka wyznaczonych tematycznych tras. Jedna prowadzi szlakiem małej architektury sakralnej. Za nami kaplica w Kamionku, z którą wiąże się legenda. Za chwilę będziemy mieli okazję ją poznać.
150 lat temu w miejscowości brakowało wody. Mieszkańcy w poszukiwaniu udali się do miejscowości Ujazd, gdzie wymodlili, wyprosili Matkę Boską o tą wodę. Gdy wrócili, odsunęli kamień tutaj w stawie, gdzie odkryli studnię. Od tego czasu zaczęło padać i zaczęła nabierać woda w stawie, także od tego momentu pojawiła się ta woda. Na pamiątkę tych wydarzeń mieszkańcy Kamionka pielgrzymują do Ujazdu zawsze w pierwszą sobotę lipca, a w niedzielę jest odpust tutaj przy kaplicy. Więcej informacji można przeczytać w książce Perły Krajobrazu, która jest do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej w Gogolinie. A poza Kamionkiem widzę także Kamień Śląski, również w książce opisany. I to właśnie Kamień Śląski będzie następnym punktem na naszej dzisiejszej trasie. Jadąc z Kamionka do Kamienia Śląskiego przejeżdżamy obok lotniska, ale nie tylko, mamy tu więcej atrakcji. Po prawej stronie mijamy lotnisko, a po lewej ogromny obszar bioróżnorodności roślin i zwierząt i największe skupisko w kraju susła moręgowanego. Jedziemy teraz w kierunku kompleksu parkowo-pałacowego w Kamieniu Śląskim wraz z Sanktuarium Świętego Jacka. Kamień Śląski jest celem naszej dzisiejszej trasy po gminie Gogolin, ale jest także cel wielu pielgrzymek ze względu na kult Świętego Jacka i znajdujące się tutaj sanktuarium. Nieprzypadkowo Kamień Śląski nazywany jest szmaragdem ziemi opolskiej, ponieważ mamy tutaj bardzo wiele atrakcji turystycznych. Tak, Kamień Śląski to jedna z 10 certyfikowanych najpiękniejszych wsi w Polsce i w tej małej miejscowości znajduje się mnóstwo atrakcji, między innymi zespół parkowo-pałacowy, przy którym się znajdujemy, ale jest również sanatorium z wodolecznictwem, z hipoterapią, jest lotnisko, tor wyścigowy Silesia Ring, piękne pole golfowe. Także naprawdę Kamień Śląski to miejsce, gdzie można cały dzień spędzić i jeszcze wszystkiego nie zobaczyć. To nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić i do Kamienia Śląskiego, i na trasy rowerowe gminy Gogolin, bowiem rzeczywiście każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie.